Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj zajmiemy się dosyć trudnym tematem, bo tematem hejtu. No hejt dotyczy chyba wszystkich użytkowników internetu, osób, które są w mediach społecznościowych i chciałabym Wam troszkę o tym opowiedzieć, skąd to się bierze, dlaczego tak jest i jak z tym tak naprawdę walczyć, więc zachęcam Was do słuchania, do komentowania i do udzielania się w dyskusji. W dobie internetu, w czasie, w którym mamy w zasięgu ręki internet, mamy w zasięgu ręki informacje różnego typu, albo prawdziwe lub nieprawdziwe, możemy zrobić tak naprawdę wszystko. Można tak powiedzieć, możemy napisać, możemy się nagrać, możemy to pokazać światu. Z jednej strony jest to bardzo fajne, bo możemy pokazać to, co robimy na co dzień, pokazać swoją codzienność, pokazać swoje pasje, pokazać swój talent i wtedy to jest fajne. Niestety są tak zwane trolle w internecie, które potrafią skutecznie zrujnować właśnie taką fajną pracę drugiego człowieka. Mogą zranić tą osobę. Są i były niestety przypadki takie, że nawet wpływało to bardzo destrukcyjnie na ludzi. Tak? Krytyka, która jest niesprawiedliwa, która bardzo rani, może naprawdę wyrządzić bardzo dużą krzywdę i musimy być tego świadomi. Świadomi tego, że internet to nie jest czarna dziura. Że internet, to, że ja to wrzucę, to ja wiem, że każdy to może zobaczyć. Ten, kto kliknie, ten, kto wklika, inaczej mówiąc słowa klucze, może obejrzeć mnie teraz, może obejrzeć Was, to, co Wy wrzucicie w internet i to nie zniknie. To będzie. Więc pamiętajcie, jeśli Wy komentujecie, mówicie, że ktoś jest głupi, albo wyzywacie i przeklinacie i komentujecie na wyrost lub publikujecie nieprawdę w internecie o ludziach, o miejscach, o jakichś innych rzeczach, to nie jest tak, że inne osoby Was nie widzą, że tego nie zauważą. To wszyscy widzą. Tak? Więc musimy pamiętać o tym. Pamiętajcie, że konstruktywna krytyka i hejt to są dwie różne rzeczy. Konstruktywna krytyka polega na tym, że zwracamy uwagę albo mamy odmienne zdanie na dany temat i potrafimy je podeprzeć jakimiś argumentami. I wtedy to jest budujące, uczące. A hejt to jest po prostu kogoś, najprościej mówiąc, wyzywanie, maksymalnie krytykowanie i bycie niesprawiedliwym po prostu w swoich osądach. W internecie możemy tak naprawdę wszystko napisać, wszystko powiedzieć, ale tak jak już wcześniej powiedziałam, to nie jest tak, że tego nie widzimy. Pamiętamy, że na kłamstwie nie buduje się, tak? Tylko musimy pilnować tego, by w swoim zachowaniu, w swoim podejściu musimy zastanowić się nad tym, co mówimy, jak mówimy, w jaki sposób się odnosimy do ludzi, żeby nawet jak nie zgadzamy się z czyjąś opinią, tezą, czy teorią, czy sposobem pracy na przykład z końmi, jak już rozmawiamy na ten temat, to nie oznacza, że musimy powiedzieć, ty jesteś głupi, ty jesteś taki owaki, ty jesteś beznadziejny. To jest krzywdzące i to jest nieprawidłowe, to jest hejtowanie. Więc postarajcie się zawsze poznać najpierw drugą osobę, zobaczyć jak ona funkcjonuje i żyje, w jaki sposób ma na co dzień podejście do pewnych tematów i wtedy możemy podejść do właśnie takiej konstruktywnej rozmowy, dialogu i wtedy możemy się wypowiedzieć. Hejt niestety często powoduje bardzo duże takie krzywdy, tak? Często ludzie czują się dosyć mocno zranieni, jeśli kogoś wyzywamy w internecie, pokazujemy, chcemy pokazać swoją wyższość, ale pamiętajcie, że takim zachowaniem i najczęściej to jest kłamstwa, tak? Najczęściej to są rzeczy, które nie są zgodne z prawdą. Po prostu mogą zranić drugą osobę i niepotrzebnie Wy pokazujecie się w takim świetle, w którym raczej nie chcielibyście, żeby ludzie Was odbierali. Musimy sobie zadać pytanie, co to daje człowiekowi? Kogoś wyzywać, oczerniać, najprościej mówiąc, mieszać z błotem. Ja na przykład osobiście nie rozumiem takich pobudek, nie rozumiem tego, by komuś mogło to sprawiać przyjemność, wyzywanie kogoś, powiedzenie, jesteś beznadziejny, nie nadajesz się do tego. Dlaczego? Nie lepiej powiedzieć,
Ej, no robisz fajną robotę, no tylko musisz jeszcze troszkę popracować. Hej, no mogę ci pomóc. Albo pokaż więcej filmów. Zobaczymy, jak to ci idzie. Dlaczego przemawia przez was zazdrość? Bo niestety wtedy, kiedy pojawia się hejt, to najczęściej jest to taka niezdrowa zazdrość. To jest taka zazdrość, w której chcemy nagle pokazać komuś, że nie, nie jesteś jednak fajny. Nie. Tutaj musimy pokazać, że ty jesteś beznadziejny. Ale po co? Przecież łatwiej jest uśmiechać się do drugiego człowieka, pokazać temu człowiekowi, że ej, no robisz fajną robotę. Może ja tego nie czuję, może mi się to też nie do końca podoba, ale rób sobie. Po co krytykować? Po co wyzywać? Pamiętajcie, lepiej się czasami 3 razy zastanowić, niż coś napiszemy w internecie, niż się wypowiemy. Lepiej milczeć czasami, niż zrobić z siebie właśnie człowieka, który na to wychodzi, jest nietolerancyjny i jeszcze najgorsze jest to, że najczęściej wulgarny. Więc co do hejtu, proszę was, starajcie się internet wykorzystywać w takiej dobrej wierze. W tym, że pokazujecie, jak żyjecie, czy to, co wam się podoba. Pokazujcie pieski, kotki, koniki, jak jeździcie, uśmiechajcie się na tym, ale nie krzywdźcie się nawzajem, nie hejtujcie się, bo to nie jest potrzebne. Internet został stworzony po to, by pomagał człowiekowi, by skrócił dystans w informacji. Skróciliśmy go maksymalnie. I korzystajmy z tego w taki sposób, by dawał nam na rzeczywiście radość, a nie, że będzie nas krzywdził. Moi drodzy, to na tyle hejtu. Mam nadzieję, że wam troszkę pomogła. Może trochę was namówiłam do tego, żeby się zastanowić nad tym, czy chcemy kogoś skrytykować lub obrazić w internecie. Mam nadzieję, że będzie tego coraz mniej, bo jest zbyt dużo. Zbyt dostępne stały się informacje, zbyt dostępne stało się klikanie, uważam. Więc postarajcie się być lepszymi ludźmi, postarajcie się być bardziej życzliwi dla siebie i lepiej się czasami 2 razy zastanowić, zanim coś napiszemy, obrazimy kogoś lub powiemy, że jest beznadziejny, czy skłamiemy, bo często to są też kłamstwa. Więc, moi drodzy, zachęcam was do komentowania, do obejrzenia tego filmu jak najbardziej, jeszcze raz czy 2 razy. I ja tymczasem żegnam się i pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.